W końcu mnie stać na te fajne samochody. Jeden z widzów kupił ode mnie stare auto za 8 milionów i dzięki temu mogę sobie pokupować takie super auta. I progi możemy dodać. Co? Co? Co to jest? O kurde, samochód policyjny, ale zajebiście. Ale mi się Micha cieszy. No nie, no ekstra, bardzo mi się to podoba. Veyron policyjny, musimy zmienić malowanie. Jak w dodatku do The Crew 1, no, w tym Calling All Units, też mieliśmy samochody policyjne, motocykle policyjne. Zobaczcie, my mamy tutaj jeszcze sporo możliwości, jeśli chodzi o ulepszanie tego Veyrona. To malowanie bardzo mi się podoba. No ale no, wiecie, no... Jakby musi tu wszystko pasować. Okej, okay, dobra, mamy Bugattiego policyjnego, Horizon... I zobaczcie, jeszcze 997 VS2 mamy. Także idealny samochód policyjny. Zobaczcie, te koguty się normalnie palą, nie? Jeszcze powinniśmy mieć ten. No, to ma silnik 1.6, tak. Zobaczcie, mamy 997, 997 w statach. Samochód policyjny jeszcze z kogutem i Bugatti. To ma 1.4 CD... CTDI, aha. Zajebisty. Dobra, jak on brzmi? Wohoho! Ale fajnie pierdzi. Przypomniał mi się Need for Speed Hot Pursuit. Tam był w dodatku Bugatti Veyron Super Sport. I właśnie był ten taki zwiastun, gdzie on tak pierdnął fajnie. Tam. Fajnie. Od tamtej pory zakochałem się w tym samochodzie. To nie jest kogo, tylko pułapka na owady. A rzeczywiście! I ten ziomek jest bardziej przyczepny od Chirona, z tego co czuję, ale cholera wie tak naprawdę. Nie będziemy go już robić na drift. Chiron na drift wystarczy. Ej, trzeba przyznać, że te Bugatti mają bardzo skromny środek. Przynajmniej tak to wygląda w tej grze, nie? Jakoś nie mają tutaj masakrycznej ilości wyświetlaczy, ciul wie czego. Po prostu wyposażenie jak w moim Volvo. I co mówicie? A dobra, weź sprawdź. Sprawdź, jak on będzie tam jechał. Najpierw zobaczymy, czy on ma wszystko tu porobione jak trzeba. Bo może. Nie no, tu prędkość maksymalna to tak samo jak Chiron będzie miał chyba. Nic nadzwyczajnego. Ależ on ciśnie. Wow. No, ten jest dobry. Wezmę sobie tą kamerę. Koguty są fajne na dachu. Ich nie da się wyłączyć. One od samego początku, jak wyjedziemy z garażu, są włączone. Ale to jest bardzo fajna sprawa, bo można sobie zrobić na przykład pościg Bugatti, nie? Bugatti Veyron kontra Bugatti Chiron. Wtedy możemy się ścigać gdzieś tam, w sensie gonitwę zrobić. Zabawa w policjanta i złodzieja. Na całej mapie. Super sprawa. W ogóle jest tu kilka samochodów policyjnych, ale nie ma takich konkretnych eventów pod to, nie? Tylko trzeba sobie samemu jakby stworzyć taką zabawę. Co i tak jest bardzo fajne, bo w Horizon 3 chyba w ogóle nie było żadnych samochodów policyjnych, z tego co kojarzę. A tutaj możemy sobie zrobić taki tuning. Do Bugatti Veyrona dać koguty na dachu, tak wiesz, z dupy, nie? Nie trzeba kupować jakiejś specjalnej wersji. Możesz mieć taki albo taki Bugatti. O, skoczymy sobie. Trafię czy nie? Woo! Oh yeah! Pięknie. I w słoneczniki, czy tam rzepak. Dobra, jedziemy nim na autostradę, zobaczyć tą prędkość maksymalną. Prawdę mówiąc, Bugatti nie jest już takim koksem, jeśli chodzi o te prędkości maksymalne. On jest raczej koksem, jeśli chodzi o przyspieszanie do tych prędkości.
No ale i tak Agera RS radzi sobie sporo lepiej. Kiedyś to był taki, kiedyś Bugatti Veyron to była taka ikona najszybszego samochodu świata, nie? Teraz to już tak nie bardzo. No i fantastycznie, autostrada. Uwaga! Pojedziemy nim Draga. 404. Agera by już tu miała 430, coś tak czuję. Ale i tak fajnie ciśnie. Lubię tego Veyrona. Taki bohemek. Venom lepiej przyspiesza do 150. To jest taki samochód zrobiony przez Amerykańców. Oni tam wsadzą silnik i to ma jechać do przodu, no. A tutaj jest dużo, dużo różnych fajnych technologii na temat Bugatti Veyrona. Możecie sobie pooglądać, jaki film dokumentalny jest na temat Bugattiego. Oglądałem, że żeby chłodzić w ogóle ten silnik, to musieli zrobić jakiś specjalny układ wentylacji w budynku, żeby testować ten silnik w ogóle zanim go wsadzili do samochodu. To testowali go w budynku i mieli specjalny układ chłodzenia, jakiejś tam wentylacji, taki mega, mega wydajny, żeby go chłodzić. Także nie wiem, jak oni go do samochodu wsadzili. Ale tak, jest to naprawdę bardzo ciekawy materiał na temat tego. Ja widziałem Bugatti Veyron z Lego, więc wiesz. Tak, więc wiem. Ależ to ciśnie. Ale po przesiadce z Agery RS to już ten Veyron nie robi takiego wrażenia. Mimo wszystko i tak jest fajny. Mi się podoba. Pamiętam jak tutaj tym Golfem 4 robiłem 400 km na godzinę. To był dopiero wyczyn. Zmieści się? Patrzcie, prawie się zmieścił. Prawie się zmieścił. Próbowałem w ogóle nie hamować, byłem ciekawy, czy zrobi ten zakręt. Zobaczymy, czy dam radę go zrobić. No musiałem trochę gaz puścić, ale udało się. Przy 400 km na godzinę. Golf nie dał rady, by tyle zrobić. Cyk. Jesteśmy. Veyron przez... Veyron zaciąga w minutę tyle powietrza, ile człowiek potrzebuje przez 4 dni. O, dobra sprawa. Ja podejrzewam, że jak będzie jakaś apokalipsa, to z tego Veyrona później zrobią ten... jakiś system wentylacji do bunkrów czy coś. Nie? Ustawiasz takiego na 4 godziny, żeby sobie tam pracował. Ci. I zaciąga ci do bunkra powietrze na cały miesiąc. Dobra. Wybieramy teraz Chirona. Staty, Chiron... No prawie takie same. Hamowanie ma lepsze. Że chyba nie wiem, czy coś jeszcze dodatkowo. O, jest tutaj. Waga w Chironie jest mniejsza o... niecałe 100 kg. No... 60... Nie więcej, 80 chyba kilogramów mniej. Czy jest tu Tico? No niestety nie ma Tico, no. Ale powiem ci, że Tico możesz kupić taniej niż samą grę. Dlatego lepiej chyba sobie kupić realne Tico niż kupować grę i liczyć na to, że w niej będzie Tico. Taka jest przynajmniej moja logika. Kup sobie Tico zamiast Fordzy, bo do Fordzy i tak musisz kupić konsolę. Tym bardziej, to za cenę konsoli jeszcze stunigujesz Tico. No. A mina wszystkich twoich koleżanek, jak będziesz stał pod Tesco i palił kapcia na wstecznym, bezcenna. No pamiętaj, że jak będziesz chciał palić kapcia, to ciśnienie tam w oponach, nie? Wiesz o co chodzi. Będzie dobrze. A, i taki mały protip. Jak chcesz driftować w Tico, to spróbuj sobie włożyć worek ziemniaków na tylne siedzenie, czy tam do bagażnika. Potwierdzone info, działa. Ej, tu chyba będziemy mieli gorsze staty przez ten z kolei spoiler z przodu. Zobaczcie, jaka wielka ławka. Jak do ciebie dołączyć? Boro, dziękuję za super czat. Na razie nie dołączamy, wiesz? Na razie sobie testuję te samochody i sobie przetestowaliśmy. Nie wiem, jaki czas miałem w Veyronie, ale Chiron sobie bez problemu poradził na zakręcie, dlatego że
W Veyronie nie miałem tego spoilera z przodu zainstalowanego, a tutaj miałem spoiler zrobiony na docisk trochę, nie? Carbon, co ty opowiadasz? Przecież Veyron ma silnik na ten, silnik elektryczny. Jaki tam silnik 8.0 W16, oszalałeś? To jest elektryczny samochód. Sprawdzaliśmy zresztą w Fordzie Viście, otwieraliśmy maskę w Chironie i w środku był bagażnik, no to puste miejsce, a tak jest w samochodach elektrycznych. My tutaj z ludzkami to ogarnęliśmy.